Witam, idzie zima. Zaczynam budowanie bazy zarówno w bieganiu, jak i na rowerze. Obecnie bardzo wiele jednostek mam właśnie w domu, na trenażerze. Wrzucałem już jakiś czas temu filmik, gdzie pokazywałem, jak montowaliśmy moją jaskinię cierpienia i podłączyliśmy Wahoo Kicker Core do roweru. Teraz przyszedł czas, żeby to Wam ułatwić życie i opowiem Wam w kilku słowach, na co musicie być przygotowani zarówno finansowo, jak i psychicznie, jeżeli przymierzacie się do zakupu trenażera takiego, który będzie kompatybilny, który umożliwi Wam treningi właśnie na Zwifcie. I to będzie część pierwsza, natomiast później w części drugiej, w oddzielnym filmie, opowiem Wam o tym, jakie są problemy z samą konfiguracją konta na Zwifcie, z samymi ustawieniami Zwift, bo jest ich mnóstwo i naprawdę ludzie wiele tracą przez to, że nie znają tych konkretnych ustawień i nie wiedzą, że mają takie możliwości w samej aplikacji. Przede wszystkim powiem Wam też o tym, jak to skonfigurować, czym to podłączyć, jakie protokoły są, co jest lepsze. Jest tego naprawdę dużo. Czyli jednym zdaniem wszystko to, co chciałbym wiedzieć w momencie, kiedy kupowałem trenażer do używania go ze Zwifta. Chciałbym na początku zaznaczyć, że nie będzie to jakiś szczegółowy opis konkretnych funkcji, specyfikacji tych trenażerów i jakieś tam zagłębianie się w szczegóły techniczne. Będzie to taki moim zdaniem wstępniak, takie info must have, które musicie mieć zanim wybierzecie jakikolwiek trenażer i następnie będzie to taki wstępniak do tego, żeby potem zgłębiać sobie już konkretne tematy, które ewentualnie zainteresują Was bardziej. Także zacznijmy sobie w ogóle od samych trenażerów. Trenażery możemy podzielić na bardzo wiele sposobów, ale z naszego punktu widzenia tak naprawdę najważniejszym podziałem będzie na trenażer tak zwany Direct. Tak jak widzicie tutaj, bębenek jest w trenażerze, dokupujemy sobie drugą kasetę, jeżeli nie chcemy niszczyć tej, na której obecnie jeździmy sobie na dworze, albo jak kto woli, przekładamy z koła i zakładamy rower bezpośrednio. Oprócz tego mamy trenażery rolkowe, dużo tańsze, gdzie tego koła nie odpinamy, a koło ślizga się na takiej specjalnej rolce. Stabilizacja tego tylnego koła może być różna, może być albo magnetyczna, ona będzie wtedy głośniejsza, ale tańsza, albo może być olejowa, która jest droższa, ale też bardziej cicha. Z punktu widzenia Zwift nie ma to tak naprawdę żadnego znaczenia, ponieważ Zwift widzi tak naprawdę trenażer jako offline lub online. Musimy natomiast pamiętać, że są tak zwane trenażery smart, jak również interaktywne. I jest to duża różnica, natomiast te trenażery typu smart czy interaktywne są trenażerami online, czyli takimi, które są w stanie się połączyć z komputerem, laptopem, ze wszystkimi urządzeniami, które obsługują konkretny protokół, w tym wypadku jest to najczęściej Bluetooth albo ANT+. Te trenażery, które natomiast nie mają możliwości podłączenia do kompa, czyli tak zwane offline, no to z nimi sobie na Zwifcie nie poszalejemy, natomiast nie jest powiedziane, że nie można ich podłączyć całkowicie do Zwifta. Ich samych nie można, ale jeżeli w rowerze mamy na przykład miernik mocy, który może się połączyć po takim protokole, lub nie wiem, czujnik szybkości, kadencji i tak dalej, wtedy ta moc jest estymowana na podstawie tej kadencji, na podstawie tych właśnie czujników szybkości. Niestety tego rodzaju Zwifterzy nie mają zbytnio dobrej opinii, jak się dowiedziałem wśród całego community Zwifta, dlatego, że ta moc jest mocno estymowana i tam czasami wartości wychodzą totalnie głupie, a jako, że ta moc potem w grze jest przeliczana na prędkość i pokonywanie danych odcinków i tacy Zwifterzy mogą brać udział w wyścigach, to często kończy się to tak, że taki powiedzmy Zwifter z wątpliwą mocą, którą generuje, wygrywa dane zawody, także nie jest to najlepsza opcja dla początkujących moim zdaniem. No i teraz wróćmy do trenażerów online. Dla Zwifta tak naprawdę trenażerem online, takim w pełni online, będzie trenażer interaktywny, natomiast w Polsce bardzo często wydaje mi się, że z punktu widzenia marketingowego, żeby po prostu podnieść wartość trenażera, nazywany jest taki trenażer smart i trenażer smart to niekoniecznie trenażer interaktywny, bo jest bardzo duża zasadnicza różnica i to trzeba sobie zawsze sprawdzić w specyfikacji, jakiego rodzaju jest komunikacja. Różnica jest taka, że smart to jest trenażer, który posługuje się komunikacją jednostronną, czyli wysyła dane do danego urządzenia. Czyli ja z trenażera jestem w stanie wysłać informacje o na przykład
mojej prędkości, o mojej kadencji, możliwe, że o estymowanej mocy, lub jeżeli ktoś, jakiś taki trenażer ma już prawilny miernik mocy, no to też o tej mocy, którą generuje. Problemem jest tutaj to, że on wysyła ją tylko w jedną stronę, czyli możemy to wysłać na Strawę, to będzie przesyłane do Zwifta, Zwift sobie to zapisze, potem będzie mógł eksportować to na Strawę, ale cała zabawa w Zwifcie polega na tym, że jeździmy sobie tak jak w realnym świecie. I teraz, żeby jeździć tak jak w realnym świecie, to Zwift musi wysłać informację w drugą stronę, czyli do trenażera, czyli w momencie, kiedy zaczyna się nam na przykład podjazd, to on powinien nam wyregulować opór trenażera, przez co my będziemy musieli jechać z odpowiednią mocą, żeby pod daną górę podjechać. Jeżeli tego nie mamy, czyli mamy trenażer smart, to również będzie to działać, bo powiedzmy Zwift rozpozna sobie go jako trenażer interaktywny, ale wysyłając informacje, ten trenażer ich nie odbierze. Przez co będzie to wyglądało tak, że w trenażerach typu smart najczęściej jest taka linka i manetka na przodzie, którą można sobie podłączyć do kierownicy i tą manetką redukować opór trenażera. I teraz jeżeli jedziemy na przykład pod górę, jedziemy sobie z całym peletonem, to ten peleton, jeżeli przyspieszy, bo w tym momencie na przykład jest zjazd, jest dużo lżejszy opór, bo Zwift wysyła tą informację, więc wszyscy mogą sobie dodać gazu, a my dalej jedziemy z tą samą prędkością. Dla nas w trenażerze smart nie mamy w ogóle informacji o tym, czy zmieniło się ugruntowanie terenu, przez co musimy ręcznie tą manetką sobie korygować to i dopasowywać prędkość na przykład peletonu, co moim zdaniem no, totalnie odbiera tą radość z jazdy i eliminuje ten efekt imersji wewnątrz tej gry, bo ta gra właśnie ma służyć do tego, żeby to ona sterowała naszym trenażerem, żeby był fan z podjazdów typu 10-15% i żeby był fan na przykład ze zjazdów, kiedy możemy sobie jechać 60 km na godzinę. Bardzo często spotykamy bez komunikacji w drugą stronę. Dobrym przykładem, jeżeli chcecie to sprawdzić, są trenażery TAX, na przykład TAX Satori. To jest trenażer typowy smart właśnie z komunikacją jednostronną i oprócz tego mamy trenażer TAX Flow, który jest trochę droższy, a ma już komunikację dwustronną i jakość jednego a drugiego to jest po prostu przeskok o kilka półek. Także zawsze zwracajcie uwagę na to, czy komunikacja jest jednostronna, czy dwustronna w trenażerach. Może najpierw marki, które liczą się tak naprawdę na rynku i to będą główne marki na całym świecie, nie tylko w Polsce. Są to na pewno TAX, jest to Wahoo, jest to Elite i jest to Saris, czyli kiedyś Cycle Ops. Są oczywiście jeszcze takie marki typowo decathlonowe, czy jakieś takie powiedzmy marketowe, gdzieś tam Bicoole, jakieś Jet Blacki. Ja ich nie znam, może one są dobre? Natomiast te cztery, które wymieniłem, to są takie powiedzmy topowe marki na rynku i większość ludzi jednak kupuje trenażery tych właśnie konkretnych marek. One również są wskazywane jako marki, które należy wybierać do Zwifta, czyli są takie powiedzmy w topce Zwifta, który Zwift sobie przyrządza takie zestawienie co chyba roku i wyskazuje topowe modele, które najlepiej działają ze Zwiftem. Każda z tych topowych marek posiada swoje wiodące modele, tak jak jest z telefonami, ale również tańsze odpowiedniki, czyli są odpowiednie półki cenowe, w których możemy celować praktycznie ze wszystkimi tymi czterema markami, chyba poza Wahoo, ponieważ Wahoo nie ma trenażera poniżej 2000. Najtańszym trenażerem jest już trenażer powyżej 2000 zł, natomiast wszystkie te inne marki mają trenażery poniżej 1000 i mają trenażery powyżej 5000. Jeszcze wracając do tych marek takich powiedzmy mniej znanych, to nie jest tak, że ja hejtuję tego typu marki, bo ja mam mnóstwo rzeczy z Decathlonu i lubię tego typu rzeczy, natomiast tutaj jest taki problem, że jeżeli kupicie coś takiego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziecie mieli problemy z supportem na przykład Zwifta. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie traficie. To jest tak jak zawsze, jak kupujemy coś na przykład od MyFriendów z AliExpress, gdzie trafiamy, nie wiem, w telefon, to może być super, udać się i zapłacimy dwa razy mniej i w ogóle wygraliśmy życie, a może być tak, że to się będzie nam psuło i będziemy musieli wydać drugie tyle, żeby kupić sobie już konkretny model, bo trafiliśmy po prostu w gówno. Wiadomo, że to się zmienia, wiadomo, że często są promocje, wiadomo, że możemy trafić model używany, wiadomo, że jak wyjdzie nowy topowy model, to dany z poprzedniego roku na przykład tanieje
i takich zależności jest mnóstwo. Ja natomiast tutaj skupię się na cenach tylko i wyłącznie rynkowych, takich podawanych przez producenta na ich stronie. Pierwsza półka cenowa to są wszystkie trenażery do 1000 zł. Do 1000 zł nie kupimy trenażera na przykład Direct. Wszystkie są trenażerami rolkowymi i większość jest już Smart, czyli powyżej tam 500 zł macie trenażery Smart. One niestety w 90% będą z komunikacją jednostronną, czyli będą miały tą manetkę do redukcji mocy i będą miały linkę, która będzie podłączona do tego koła tylniego. No i przede wszystkim trzeba pamiętać, że one będą bardzo, bardzo głośne, dlatego że w ogóle, jeżeli byście nie stosowali na przykład takiego specjalnego ogumienia na tą oponę, to nie dość, że ona się będzie ścierać, to jeszcze będzie cholernie głośno. Także jeżeli już chcecie się zdecydować na coś poniżej 1000 zł, to na pewno musicie się zaopatrzyć w taką gumę wyciszającą dla opony. W tej kwocie jeszcze trzeba pamiętać, że no, raczej nie znajdziemy wbudowanego miernika mocy. Jeżeli ktoś tak mówi, to prawdopodobnie gdzieś tam ta moc jest estymowana, bo ciężko znaleźć jest miernik mocy do 1000 zł do roweru, czy to w pedałach, czy tam w korbie, a tutaj mamy trenażer z całą funkcjonalnością do 1000 zł i mielibyśmy miernik mocy, wątpliwe. Natomiast na pewno w tej półce cenowej, jeżeli ja bym miał do wydania 1000 zł, to kupiłbym coś takiego, co się nazywa TaxFlow. Jest to trenażer z komunikacją dwustronną i oni twierdzą, że ten miernik mocy mają. Średnio mi się chce w to wierzyć, ale wydaje mi się, że do 1000 zł lepszego sprzętu niż TaxFlow, no nie kupicie. Druga półka to jest od 1000 do 2000 zł i tu już są dosyć dobre sprzęty. To już będą w większości trenażery interaktywne, czyli z komunikacją dwustronną. Będą na pewno bardziej ciche. To już są trenażery, które są stabilizowane poprzez taki mechanizm olejowy, a nie magnetyczny, co właśnie sprawia, że chociażby jest to bardziej ciche. Można też symulować większe podjazdy, bo też trzeba pamiętać, że im tańszy trenażer, tym mniejszą symulację możemy sobie zapewnić, czyli na przykład podjazdy do 7%, to jest ta półka do 1000 zł, a od 1000 do 2000 możemy już sobie symulować podjazdy typu 10-12%. Jeżeli chodzi o konkretne modele w tej półce cenowej, to ja bym zdecydowanie polecał Tax Vortex. To jest wyższy model tego TaxFlowa z poprzedniej półki, lub ewentualnie od Elita jest taki trenażer Elite Evo. No i w tej półce cenowej w zasadzie 2099, więc troszeczkę ponad, to jest pierwszy trenażer od Wahoo, nazywa się Wahoo Snap. To jest już bardzo dobry sprzęt, natomiast nie jest on jeszcze Direct. Tutaj trzeba też pamiętać, że jeżeli mamy trenażer nie Direct, a możemy wydać 2000 zł, to moim zdaniem lepiej trochę dopłacić i kupić coś lepszego, no bo zawsze ryzykujemy tym, że to koło będzie się ślizgać na tej rolce, będzie generowało, ja bym to nazwał wyciekami mocy, czyli jeżeli dobrze nie skalibrujemy sobie tego koła, to czasami może być tak, że te odczyty mocy nie będą tak wiarygodne jak w trenażerach Direct. No mając budżet 2000 zł, ja osobiście dopłaciłbym sobie 300-400 zł albo poczekałbym, odłożył więcej i kupiłbym sobie już na przykład Elite Direto, który można dorwać za 2,5 koła, albo trenażer Tax Flux. Jeżeli miałbym budżet 1200, no to nie, to bym wybrał ten Elite Evo czy Tax Vortex, ale jeżeli miałbym budżet 2000, to na pewno bym dopłacił. No i półka wyżej, czyli od 2500 do 3500, to nie są najdroższe trenażery na rynku i najbardziej wypasione, ale są to topowe modele. Duża część z tych modeli trafia do pierwszych piątek zestawień Zwifta, gdzie są jako modele polecane. Są to już marki premium, jest to właśnie Wahoo Kicker Core, czyli ten, który ja mam, odpowiednik Wahoo Kicker, tylko z obciętymi pewnymi funkcjami. Jest to na przykład właśnie Elite Direto, który jest jednym z topowych modeli Elita. Jest to na przykład Saris H2, czy chociażby właśnie Tax Flux. To są wszystko modele Direct, to są wszystko modele z komunikacją dwustronną. Są bardziej stabilne, jak się na nich jedzie i dają dużo większą imersję ze Zwiftem, bo tutaj na przykład możemy symulować te podjazdy do 15%, gdzie mamy odzwierciedlenie prawdziwej trasy Alp d'Huez, która nazywa się Alp du Zwift w Zwifcie. I dopiero na tej półce poczujemy tak naprawdę, co to znaczy podjechać sobie podjazd 14-15%, gdzie kończy nam się kaseta, my wstajemy, depczemy po pedałach. W przypadku trenażerów tańszych, gdzie symulują wam podjazd na przykład do 10%, no to jak się pojawi podjazd na 13%, to on wam ustawi to tylko na 10% i zredukuje prędkość, którą generujecie. To odczucie jazdy będzie zupełnie inne, da się to zrobić, ale nie jest to już tak fajnym odczuciem jak na tej półce cenowej. W tej półce cenowej mamy też tak zwany Erg Mode. Daje on możliwość wykonania bardzo, bardzo precyzyjnych treningów, ponieważ gra, czyli powiedzmy program treningowy, który my sobie wpisaliśmy,
ustawia nam konkretne wartości mocy na trenażerze i trzyma nas, można powiedzieć, na smyczy, czyli nie daje nam w ogóle możliwości modyfikacji tego, tylko musimy utrzymać daną moc przez dany okres czasu. To jest bardzo fajna funkcja, o której opowiem w drugiej części. Także co do konkretnych modeli, ja polecam Wahoo Kicker Core, ponieważ jeżdżę już na nim sporo, zrobiłem na nim kilkaset kilometrów pod względem głośności, wyglądu, jakości, odczytów, komunikacji, szybkości reakcji. No wszystko jest tutaj tip-top moim zdaniem. On jest niesamowicie cichy. Jak go rozpędzimy i przestaniemy pedałować, praktycznie słychać sam napęd. Także jeżeli zależy Wam na przykład na ciszy, to on będzie zdecydowanie najcichszy w tej półce cenowej. Natomiast inne będą troszkę głośniejsze. Są filmiki na YouTubie, które porównują głośność tych trenażerów, także jeżeli to jest taki główny parametr, dla którego wybieracie, bo nie wiem, macie małe dziecko, no to zwróćcie sobie na to uwagę. Jeżeli chodzi o inne trenażery, no to nie jeździłem na nich wprawdzie, ale mam relacje kolegów. Kolega ma na przykład Elite Direto, też sobie to chwali. Stąd mój wniosek, że w tej półce cenowej, jeżeli wybierzecie któryś z tych trzech modeli, to na pewno będziecie zadowoleni. No i półka ostatnia to jest powyżej 3,5 tysiąca złotych. W tej półce mamy tak naprawdę dwa topowe modele, to jest Wahoo Kicker główny i to jest Tax Neo 1 i 2. Mamy jeszcze Sarisa H3, to jest następca tego Cyclops 2. Natomiast Saris chyba kosztuje 4200, a tamte trenażery to już są wydatek ponad 5000 zł. No i co one mają takiego? No mają to, że jeżeli to są trenażery dla elit, to mogą symulować podjazdy na przykład 20-22%. Dodatkowo Tax Neo na przykład ma lampki LED-owe, które symulują poziom zmęczenia, czyli dają możliwość na przykład wyświetlania na czerwono, jak jesteśmy już na tętnie tam 180-190, albo mamy zielony, jeżeli jesteśmy na przykład w jakiejś tam naszej strefie. Oprócz tego Tax Neo wiem, że ma na przykład możliwość symulacji zjazdu, czyli w momencie, kiedy na przykład jest zjazd, to nie tylko nam redukuje moc, ale też sam trenażer rozpędza nam rower. I oprócz tego też potrafi symulować nawierzchnię, czyli na przykład jak jedziemy po drewnie albo po kostce brukowej, to trenażer delikatnie się porusza. Jeszcze też warto wspomnieć o czymś takim, co się nazywa Wahoo Climb. Chyba tylko Wahoo teraz to robi, nie ma jeszcze, żadna firma tego nie robi. On daje Wam możliwość wypięcia przedniego koła, czepienia tam roweru, daje Wam możliwość symulacji już tego nachylenia, czyli ta imersja jest jeszcze większa. Niestety za taki gadżet musimy zapłacić kolejne 2000 zł. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, ile to tak naprawdę wszystko kosztuje, bo trenażer to jest tylko początek, a do niego jeszcze trzeba dokupić parę rzeczy, żeby w ogóle móc zacząć ze Zwiftem. Załóżmy na początku, że wybraliśmy trenażer za 2,5 tysiąca złotych, typu Direct, mamy już taki topowy model, mamy już oczywiście też swój rower. Czego jeszcze tak naprawdę potrzebujemy? Pierwsza tak naprawdę rzecz to jest kaseta. Kaseta to jest koszt około 150 zł za Shimano 105 u mnie w tym wypadku. Można oczywiście jeździć na kasecie z roweru, ale zużyjemy ją bardziej, no i wtedy powiedzmy, że nie płacimy nic dodatkowego. Druga sprawa to jest wiatrak. Można iść oczywiście w budżetowe rozwiązanie, tak jak ja kupiłem sobie zwykły regulowany wiatrak za 100 zł. Można też kupić sprzęt z ekosystemu Wahoo za kilkaset złotych. No i dobrze też postawić trenażer w chłodnym miejscu, bo jeżeli już stoi w salonie, to na przykład przy drzwiach balkonowych czy oknie, gdzie w zimie wychłodzenie pomieszczenia naprawdę dla mnie robi robotę. Jeżeli myślicie, że jesteście w stanie wytrzymać w temperaturze 22 stopnie w pokoju bez wiatraka, bez żadnego wietrzenia przez na przykład 2 godziny na dosyć dużej intensywności, no to jesteście w błędzie. Chociaż znam takich gości, którzy przygotowywali się na przykład do hardej suki, czyli do takiego ekstremalnego triatlonu, gdzie jedzie się 250 km dookoła Tatr, no i tam jedzie się w nocy. Więc co mój kolega zrobił? Wziął sobie taki trenażer, wstawił do ciemnego pokoju, no i wpatrzył się po prostu w ścianę. Jechał tak przez 3-4 godziny, żeby zasymulować sobie te wrażenia, które odczuje w nocy i czy jego psychika da radę po prostu non-stop pedałować 4 godziny z określoną mocą, gdzie nie ma Netflixa, gdzie nie ma innych zawodników na przykład, tylko jest delikatne światełko, czołówka. Można. Okej, trzecia rzecz. Stolik, szafka czy podkładka? U mnie to wygląda tak, że wziąłem sobie najtańszą szafkę, która pasowała mi kształtem i wyszło mi za to 80 zł. Możemy oczywiście natomiast kupić tą z ekosystemu Wahoo. Ona kosztuje 1100 zł. Tak.
Nie przysłużyliście się. Stolik, który jest regulowany, kosztuje 1100 zł. Kolejna rzecz, czwarta, to jest komunikacja. Jeżeli chcemy łączyć się z kompem, zalecany jest zdecydowanie protokół ANT+, nie Bluetooth. Naprawdę testowałem to i Bluetooth działa tragicznie. Dlatego na pewno, jeżeli chcecie korzystać z kompa, to warto dodać te 100 zł do swojego budżetu, bo będziemy musieli kupić takiego dongla do ANT+. Po Bluetoothie to naprawdę nie działa albo zrywa i nawet na stronie Zwifta jest napisane, żeby korzystać z ANT+. No i tak jak mówiłem wcześniej, zwracajcie uwagę, po jakim protokole komunikuje się wasz trenażer, żeby potem nie było zdziwienia, jak podłączycie i nagle nie działa. Kolejna, piąta rzecz to jest ręcznik lub potówka, jak to się nazywa. Naprawdę nie chcemy, aby podkapał nam na ramę czy kierownicę, bo to nie są legendy, tylko to jest czysta prawda. Kierownice po dwóch sezonach na Zwift bez zabezpieczenia przed właśnie solą w naszym pocie potrafiły pękać w pół. Koszt 20-50 zł za taki ręcznik czy tam potówkę. No ja sobie nie wyobrażam, że tracę rower za 5000 zł przez to, że po prostu pociłem się na ramę czy kierownicę. Numer 6. Stawka pod koło. Czasami w zestawie trenażery ją mają, czasami jej nie mają. Wtedy możemy pójść sobie do Decathlonu i kupić za 50 zł najtańszą podstawkę. Możemy też wydać 150 zł, która będzie już bardziej dopasowana, bardziej stabilna. Kolejna rzecz to oczywiście rzecz bardzo trywialna, ale warto o niej pamiętać. Zwift nie jest aplikacją darmową. Obecnie kosztuje to $14 miesięcznie, więc jeżeli chcemy policzyć sobie sezon, czyli powiedzmy pół roku, no to trzeba jeszcze doliczyć 360 zł za abonament Zwift. No i na sam koniec zostawiamy dodatkowe rzeczy, których pewnie nie musimy zrobić, ale możemy. W moim przypadku na przykład była to wymiana siodełka. Na trenażerze poczujecie się zupełnie inaczej niż na dworze, ponieważ no nie będzie tych drgań, ta rama nie będzie pracować, jesteśmy cały czas stabilnie przypięci do trenażera i na przykład moje siodełko, które starczało mi na 4 godziny jazdy na dworze, tutaj po 2 godzinach ja praktycznie nie mogłem siedzieć. Musiałem co chwilę wstawać, poprawiać pozycję, była tragedia. Po wymianie siodełka obecnie jest super, tylko mogę się spodziewać, że będzie jeszcze bardziej zajebiście na dworze z tym siodełkiem. Do tego oczywiście należy dodać eksploatację. No trzeba pamiętać o tym, że na trenażerze, jeżeli zrobimy sobie kilka tysięcy kilometrów, no to taki łańcuch należałoby wymienić. Także podsumowując, możemy wydać na dodatki bardzo mało, a możemy wydać drugie tyle co trenażer. Może przeanalizujmy sobie takie dwa scenariusze, najbardziej budżetowy i najbardziej hardkorowy, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda rzeczywiście w liczbach. Dobra, pierwsza wersja z trenażerem Direct i abonamentem Zwift na pół roku. Mamy 150 zł kaseta, 100 zł wiatrak, 100 zł szafka, 100 zł dongle ANT+, 50 zł ręcznik i 350 zł abonament Zwifta. Daje nam to 850 zł plus ewentualne oczywiście przeglądy wymiany sprzętu. Dla zróżnicowania tego planu podamy teraz najdroższy scenariusz. 1250 zł kaseta do jazdy górskiej plus 400 zł za wiatrak Wahoo plus 1100 zł za nasz cudowny stolik Wahoo, to jest kurna po prostu hit, plus 2000 zł za ten nasz bajer, który możemy sobie dokupić, czyli Wahoo Climb. No i oprócz tego kupimy sobie za 100 zł potówkę znanej firmy i oczywiście dokładamy abonament 350 zł. No i wiadomo, trzeba by wymienić to siodełko na jakieś karbonowe za 500, co łącznie daje nam 5700 zł. No i oczywiście ewentualne przeglądy i wymiany. Także Tax Neo plus te wszystkie zabaweczki to jest ponad 10 koła. No i to moim zdaniem byłoby tyle, jeżeli chodzi o aspekt trenażera. Cała druga część będzie poświęcona Zwiftowi i podłączeniu też tego trenażera do Zwifta. Jeżeli taki materiał się wam podobał, to oczywiście dajcie łapę w górę. Jeżeli skorzystaliście z tego, to napiszcie komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, to też zostawcie komentarz. Ja postaram się odpowiedzieć to, co wiem. Nie jestem żadnym ekspertem, ale już powiedzmy te 2 miesiące jeżdżę na tym konkretnym trenażerze na Zwifcie, więc już sporo sprawdziłem, sporo się dowiedziałem. No i jeżeli takie materiały się wam podobają, chcecie ich więcej, to oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco. Widzimy się w drugiej części, gdzie będę opowiadał o Zwifcie, a tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, a przede wszystkim do zobaczenia na trasach Zwiftowych w zimie. Cześć!